Bartek ślimaczkiem jest, z Biedronką dziś spędza dzień. Z kumplami w lesie swym spędzają tak całe dnie. Basia Biedronką jest, ślimaczkiem dziś bawi się. A każdy nowy dzień ciekawą przygodą jest. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Pisanki. Nareszcie nadeszły święta wielkanocne. Matylda, Róża, Laura i Klara zebrały się w domku Basi, żeby pomalować pisanki. Ile pisanek musimy zrobić? Zapytała Róża. Pomyślmy. Jutro na pewno przyjdzie Bartek, ale także Baltazar, Staś, Edek, Bobby, Alfonso i Szymon. To oznacza, że każdy z nas musi zrobić po 7. Bierzmy się do pracy. Wyglądają wspaniale. Chłopcom na pewno się spodobają, powiedziała Matylda. Pora wracać do domu. Muszę jutro wcześnie wstać, żeby przygotować chłopcom naleśniki, dodała Matylda. Ja upiekę babeczki, powiedziała Róża. A ja jabłecznik, dodała Basia. Następnego dnia dziewczęta wstały wcześnie rano. Matylda od razu poszła do kuchni. Założyła fartuszek i przygotowała ciasto na naleśniki. Róża też założyła fartuszek i zaczęła ugniatać ciasto na bułeczki. Basia rozwałkowała ciasto, a Klara przygotowywała biszkopty. Laura wstała bardzo szczęśliwa. Chłopcy nigdy nie wstają zbyt wcześnie. Mam mnóstwo czasu, żeby przygotować szarlotkę. Postawiła na stole dużą miskę pełną jabłek. O rety. Jabłka rozsypały się na stole i zrzuciły na podłogę talerzyk z pisankami. Wszystkie się zniszczyły. Moje pisanki! Co ja teraz zrobię? Co dam gościom? Laura pobiegła prosto do domu małej Biedronki. Basia, zniszczyłam wszystkie pisanki, pomóż mi! Nie mam czasu, właśnie piekę ciasto, ale mam 2 niepomalowane jajka. Jeśli szybko je udekorujesz, wyschną przed przyjściem chłopców. Róża, moje pisanki się potrzaskały. Możesz mi pomóc? Jestem bardzo zajęta, ale możesz wziąć 3 białe jajka. Jeśli się pośpieszysz, zdążysz je pomalować. Matyldo, pomocy! Muszę od nowa pomalować jajka. Wszystkie pisanki się potrzaskały. Wszystkie? Przykro mi, ale nie mogę ci teraz pomóc, bo spalą się moje naleśniki, ale możesz wziąć te 2 jajka, których nie pomalowałam. Klaro, stało się coś strasznego. Zniszczyłam wszystkie pisanki, które wczoraj przygotowałam. Proszę pomóż mi, bo nie zdążę pomalować 7 jajek. Laura poskarżyła się swojej przyjaciółce. Wiem, kto może ci pomóc. Chodź ze mną. Przyjaciółki pobiegły prosto do jaskini. Zaspany pająk wyszedł przed swój dom. Pomożesz nam, pająku? Zapytała Klara. Pisanki Laury się potrzaskały. Musimy zrobić nowe, ale mamy mało czasu. Chłopcy wkrótce ją odwiedzą. Skoro muszę, burknął pająk. Dziękuję, jesteś bardzo miły. Laura przygotowała farby i pędzelki. Razem zaczęli malować jajka. Pająk malował 3 jednocześnie. Są gotowe, powiedział pająk z szerokim uśmiechem na ustach. Laura podziękowała pająkowi za pomoc i ułożyła pisanki na talerzu. Wkrótce ktoś zapukał do jej drzwi. Otworzyła je i zobaczyła 7 chłopców. Wesołych świąt, Lauro! Chłopcy weszli do domku Laury. Każdy z nich wybrał sobie kolorową pisankę. Obawiam się, że nie mam dla was ciasta, powiedziała ze smutkiem Laura i opowiedziała chłopcom, co się jej przytrafiło. Nie przejmuj się, odpowiedzieli chłopcy. Zjedliśmy jabłecznik u Basi, bułeczki u Róży, naleśniki u Laury i biszkopty u Klary. Nasze brzuchy są pełne.
tego w ten piękny dzień. Dziś tu nauczymy się. Przyjaciele. Był piękny, słoneczny dzień. Biedronka Basia przysiadła na oknie. Pora zjeść śniadanie, pomyślała. A później wybiorę się na spacer po łące. Postanowiła zabrać swoją taczkę. Ciekawe, czy będę mogła przewieźć taczką coś ciekawego? Zapytała samą siebie. Orety! Powiedziała Basia. Jaka wspaniała wiśnia! Idealna na obiad! Próbowała włożyć wiśnię do taczki, ale była zbyt ciężka dla małej Biedronki. Ale wtedy pojawił się Bartek Ślimak. Skąd ten smutek, Biedronko? Zapytał Bartek. Nie mogę włożyć wiśni do taczki! Odpowiedziała Basia. Nie płacz, pomogę ci! Powiedział Bartek, uśmiechając się. Oboje bez problemu unieśli wiśnie. Basia pojechała prosto do domu ze słodkim owocem. Teraz to Bartek wyglądał na smutnego. Nie chcesz się ze mną podzielić? Powiedział Ślimak i tupnął małą nóżką. Pomogłem ci! Basia zadrżała. Nie dostaniesz jej! Jest moja! Bartek był bardzo zdenerwowany. Oboje zaczęli się kłócić nad wiśnią. Jest moja! Jest moja! Krzyczała Basia. To niesprawiedliwe! Odpowiadał Bartek. Szarpali i ciągnęli wiśnie, aż pękła na dwie połówki. Bartek i Basia klapnęli na ziemię. Byli bardzo zdziwieni, gdy z wiśni wyczołgał się zielony robak. Co zrobiliście z moją wiśnią? Narzekał. Ta wiśnia była moim domem, ale nie martwcie się. Powiedział robak. Wiem, gdzie możemy ich znaleźć całe mnóstwo. Wy się najecie, a ja znajdę sobie nowy dom. Basia pomogła robakowi wdrapać się do taczki i wszyscy razem poszli szukać wiśniowego drzewa. Gdy dotarli na miejsce, zauważyli, że ziemia wokół drzewa usłana jest dojrzałymi czerwonymi owocami. Bartek i Basia rzucili się na nie. Robak szybko zasnął, gdy Bartek i Basia pałaszowali pyszne wiśnie. Czas szybko mijał. Było już bardzo późno, więc postanowili wrócić do domu, ale tym razem z dwiema wiśniami. Jedna dla Bartka i jedna dla Basi. Słońce już zachodziło, gdy dotarli do domu Bartka. Oboje wyjęli z taczki jego wiśnie i pożegnali się. Bartek wszedł do środka i przez okno pomachał Basi. Po dniu pełnym emocji Bartek szybko zasnął. Ślimak śnił o zabawie z Basią. Razem jedli tyle wiśni, że ich brzuchy w każdej chwili mogły pęknąć. Basia wróciła do domu i od razu położyła się do łóżka. Od tej pory Basia i Bartek byli najlepszymi przyjaciółmi. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Wielki pająk. Bartek, Basia, Baltazar i Matylda zbierali kolorowe liście w lesie, gdy nagle usłyszeli płacz. Słyszysz to, Bartku? Zapytała Basia. Tak,
ktoś płacze w jaskini. Przyjaciele bali się, ale wchodzili coraz głębiej do ciemnej jaskini. Wtedy zobaczyli, skąd dobiegał hałas. Malutki żuk siedział i płakał. Orety, co się stało, żuczku? Dlaczego płaczesz? Zgubiłem się w tamtej ciemnej jaskini i nie umiem stąd wyjść. Jak ja znajdę drogę do mojego małego domku? Jak się nazywasz? Zapytał Bartek. Robert? Nie płacz, Robercie. Pomożemy ci wrócić do domu. Powiedziała Basia i przytuliła małego żuczka. Nagle z wnętrza jaskini dobiegł przerażający dźwięk. Nie wiadomo skąd pojawił się wielki zły pająk i zaczął krzyczeć na przyjaciół. Kto mnie obudził? I co robicie w mojej jaskini? Uciekajmy! Krzyknął Baltazar. Wszyscy zaczęli biec. Schowajmy się tutaj! Powiedziała Basia. I wszyscy ukryli się za kamieniem. Na szczęście pająk ich nie zauważył. Ale wtedy Robert zaczął płakać. I pająk znalazł kryjówkę przyjaciół. Bartek, Basia, Robert, Baltazar i Matylda biegli co sił w nogach. Ale orety! Baltazar potknął się o kamień. Wielki pająk zbliżył się do nich. Bartek wziął patyk i odważnie stanął w obronie przyjaciół. Uciekaj, wstrętny pająku! Pająk skupił uwagę na Bartku, gdy Baltazar i Matylda owinęli mu nogi kawałkiem pajęczyny. Basia zaopiekowała się malutkim żuczkiem. Mamy cię teraz! Krzyknął zwycięstko Baltazar. Pająk próbował się wyswobodzić, ale nie był w stanie. Wtedy zaczął płakać. Nie chciałem was krzywdzić. Nigdy wcześniej nikogo nie skrzywdziłem. Byłem zły, bo mnie obudziliście. Proszę, uwolnijcie mnie, a wyprowadzę was z jaskini. Obiecujesz, że nas nie skrzywdzisz? Zapytał Bartek. Tak, obiecuję. Skoczcie mi na plecy, zaniosę was do wyjścia. Wszyscy usiedli pająkowi na plecach i wkrótce byli na zewnątrz. Musimy się pożegnać. Proszę, odwiedźcie mnie jeszcze. Dziękujemy za pomoc. Powiedziała Matylda. Robert zasnął w ramionach Basi. Co z nim zrobimy? Zastanawiała się Basia. Zbudujemy mu wózek. Zaproponował Bartek. I wszyscy zabrali się do pracy. Ze skorupki kasztana zbudowali wózek. Koła zrobili z małych żołędzi. Ale gdzie on mieszka? Ja wiem. Powiedziała Matylda. Mały żuczek przespał całą drogę do domu. Ojej, mój mały domek! Przywieźliście mnie. Bardzo wam dziękuję. Dobranoc, Robert. Słodkich snów. I nigdy więcej nie wchodź sam do jaskini, bo znowu się zgubisz. Powiedzieli Bartek i Basia. Potem uściskali Roberta. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Bałwan. To był mroźny zimowy poranek. Ślimak Bartek zapukał do drzwi Basi. Chodźmy pozjeżdżać na moich sankach! Basia szybko założyła zimowy płaszczyk, czapkę, szalik i rękawiczki. Usiadła na sankach, a mały ślimak zaczął ją ciągnąć. Później śnieg przestał padać. Bartek i Basia cieszyli się zimowym słońcem. Zjechali ze stromej górki.
Zobacz, jaki świetny bałwan! Zawołał Bartek. Orety! Wpadniemy na niego! Ale było już za późno. Sanki wpadły w bałwana, który stał na końcu górki. Skaleczyłaś się? Bartek zapytał Basię. Nie, ale zniszczyliśmy bałwana. Niestety, całkiem się przewrócił, powiedział Bartek. Zjem jego marchewkowy nos. Urządźmy bitwę na śnieżki. Mamy mnóstwo śniegu z bałwana. Basia i Bartek zaczęli ciskać w siebie śnieżkami. To była świetna zabawa. Wkrótce z bałwana prawie nic nie zostało. Wtedy pojawił się Baltazar i przywitał się z przyjaciółmi. Chcesz porzucać śnieżkami? Nie mam na to czasu. Przyniosłem garnek i szalik dla bałwana, którego wczoraj zbudowałem. Widzieliście go? Bartek i Basia spojrzeli na siebie. Orety! Szepnął Bartek. Baltazar szuka bałwana, którego zniszczyliśmy. Nie mieli odwagi powiedzieć Baltazarowi, że zniszczyli bałwana. Nie, nie widzieliśmy żadnego bałwana. Nigdzie go nie ma. Przyjaciołom zrobiło się przykro z powodu Baltazara. Nie płacz, powiedział wreszcie Bartek. Zbudujemy nowego. Dobrze, powiedział Baltazar, pociągając nosem. Basia zrobiła największą kulę, tę na samym dole. Baltazar zrobił środkową, czyli brzuszek bałwana. A Bartek zajął się najmniejszą kulą, czyli głową bałwana. Później Basia podniosła Bartka, żeby mógł włożyć głowę na miejsce. Bałwan był niemal skończony. Baltazar mógł wreszcie zawiązać pasiasty szalik wokół jego szyi. Bartek skoczył wysoko, żeby założyć bałwanowi garnek na głowę. Wygląda naprawdę wspaniale! Powiedział radośnie Baltazar. Baltazarze, musimy ci coś powiedzieć. To my zniszczyliśmy pierwszego bałwana. Wjechaliśmy w niego sankami, ale to był wypadek. Co? Wy to zrobiliście? Baltazar był bardzo zaskoczony, ale szybko wybaczył przyjaciołom. Ten bałwan wygląda dużo lepiej, zauważył. Chodźcie, zjedziemy razem na sankach. Bartek, Basia i Baltazar bawili się na śniegu aż do zmroku. Tym razem bardzo uważali na nowego bałwana.